Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Wasteland 2 Director's Cut. Poprzednim razem zwiedzaliśmy trochę mapę świata w okolicach Los Angeles i dotarliśmy do tego miejsca, a konkretnie rzecz ujmując do Las Alamitos. Ja wcześniej nie byłem w tej miejscówce, odnaleźliśmy tutaj gościa, który miał problem z psami i grupę robotów Duncana, zdaje się. Ja zastanawiałem się pod koniec poprzedniego odcinka, czy będziemy z nimi walczyć. One nie są wrogo nastawione, natomiast sprawdziliśmy, że jeżeli podniesiemy którykolwiek z walającego się tutaj złomu, to staną się agresywne i zaatakują. I powiem wam szczerze, że ja nie jestem przekonany co do tego, aby z nimi walczyć, dlatego że w momencie, kiedy dotrzemy do tego całego Duncana, to wolałbym, żeby on na dzień dobry nam nie powiedział, a to wy jesteście tymi dupkami, którzy rozwalili mi roboty zupełnie bez celu. W takim razie wydaje mi się, że ten temat sobie tutaj odpuścimy w tym momencie. Chciałem jeszcze sprawdzić do końca tą miejscówkę od północnej strony. Dugana konkretnie roboty. No i z racji tego, że w zasadzie nic tam się nie udało znaleźć, wracamy na mapę świata i kontynuujemy nasz obchód. Dlatego, że poza Angelorium, do którego mógłbym się cofnąć już teraz, aby wykonać tam kilka zadań, to tak naprawdę nie mamy konkretnych celów do wykonania na tą chwilę. Echo 1, tu baza Santa Fe, zgłoście się. Tu Echo 1, nadawajcie odbior. 10-4 Echo 1, requesting progress update on southern exploration. Anything to report? Przyjąłem Echo 1. Proszę o raport z postępów eksploracji na południu. Macie coś do zameldowania? Nie, odbiór. 10-4 Echo 1. Stay safe out there. Santa Fe base out. Przyjąłem Echo 1. Uważajcie na siebie. Baza Santa Fe bez odbioru. No dobra. Kontynuujemy w takim razie badanie tego naszego południa. Natomiast ja poza tą linię, na której mamy w tym momencie radiację na 6 poziomie, nie jestem w stanie się przedostać. Ale chciałbym jeszcze sprawdzić te Keritos. Wcześniej zastanawiałem się, czy tutaj są te miejscówki związane z Milicją Boga i wiem już na pewno, że nie, dlatego że te miejscówki związane z Milicją Boga to jest Santa Monica. Natomiast te Keritos to jest miejscówka, w której już byliśmy. Tutaj była akcja z tym bydłem, które zostało wyszczelane, ale ja zaspałem i nie podjąłem walki z tymi typami. Oni zwyczajnie sobie stąd wyszli. Dobra, mi się wydaje, że tutaj raczej nie ma czego szukać. Więc nie będziemy tracili czasu. Idziemy dalej wzdłuż linii radiacji. I zobaczymy, czy pojawi się coś ciekawego. Okej, jest walka z jakimiś ludźmi, to sobie odpuścimy. Tutaj radiacja na 5 poziomie. Kolejna tajemnicza kapliczka. Nie będę czytał tych wszystkich dyrdmałów, które oni tam wygadują przez to radio, bo to jest najczęściej jedna wielka paplanina i bełkot. Ale tutaj mamy coś ciekawego. Do budowy tego prowizorycznego mostu wykorzystano znak. Napis na nim głosi Pan Koa Vita. Nazwa przypomina ci... Nie, chyba jednak nic. Ciekawe. A mogę z tym rozmawiać, ale klikam i nic się nie dzieje. Przejdźmy w takim razie do kapliczki. Do podstawy posągu przytwierdzono mocno już wymęczoną tabliczkę z napisem Dom schronienie przed złym światem. Ok, 3 osoby otrzymują nowy poziom, więc zgłośmy to. I zerknijmy, co jesteśmy w stanie tutaj ugrać. 8 punktów umiejętności do rozdysponowania Maraw. No i tak, mamy tego rusznikarza, który cały czas nam zalega. Moglibyśmy ogarnąć parę rzeczy. No, może nie parę, ale na pewno ten magazynek, który nam tutaj cały czas zalega z rusznikarzem na 7 poziomie. Minus 1 punkt akcji za przeładowanie i minus 3% szansy zacięcia. Choć ta broń, którą my w tym momencie dysponujemy, ona praktycznie już w ogóle się nie zacina, więc nie wiem, czy to jest aż tak
ważne na tą chwilę dla Rafa. No a co, jeżeli coś innego byśmy chcieli zrobić? Mamy tutaj elektryka, mamy dowódcę. W trakcie walki zmniejsza szansę na zignorowanie poleceń popleczników o 35%, znajdujący się w pobliżu sojusznik ma większą szansę na trafienie o 14%. No i to jest niezłe, jak najbardziej. Nie wiem, te generalnie no wszystko by mi się tutaj przydało. Elektryka chyba najmniej używam. Szybkie odruchy by wpadły, gdybyśmy to rozwinęli. Zobaczmy, co to jest. Okej, potrzebny jest duch do tego jeszcze. Plus 3% do uniku. No to w sumie takie niezłe, ale bez szału. No to powiem wam szczerze, nie wiem, chyba zrobię jednak tego... No ja może jednak karabiny szturmowe zrobimy, bo tutaj wpadnie strzelec. No to może to jest faktycznie najlepsza opcja. Okej. To jest RAF. Mamy jeszcze duct tape'a i skoczmo. Duct tape 5. No i tutaj generalnie myślę, że powinniśmy pójść... No, w chirurga moglibyśmy pójść faktycznie, bo to dosyć jest mocno z tyłu, jeżeli o niego chodzi. Jest broń energetyczna również. Okej, pójdę w tego chirurga. Tutaj będzie opcja zwinny chirurg. Ale chyba jeszcze nie na teraz. Zwinny chirurg plus 20 do leczenia kondycji, gdy reanimujesz nieprzytomnych członków drużyny. No to jest fajna rzecz. Myślę, że jak najbardziej do wykorzystania. Skoczmo. 9 aż punktów, no to możemy poszaleć. Okej, no jak najbardziej możemy zrobić sobie handlarza. Byłaby gaść muniaków. Ewentualnie strzelba. No to trzeba się zastanowić nad tą garścią muniaków, bo mamy punkt cech do rozdysponowania. Okej, garść moniaków. Plus 15% to szansy na znalezienie dodatkowego złomu podczas ograbiania pojemników dla całej drużyny. No, pytanie... Co to jest garść, nie? Plus 15 to szanse na znalezienie dodatkowego złomu podczas ograbiania pojemników. Garść, a w zasadzie co to jest plus 15 to szanse na znalezienie dodatkowego złomu, nie? Jak duża to jest różnica względem tego, gdy się nie ma tej cechy? Ciężko powiedzieć. W zasadzie to będzie takie wykupienie w ciemność. W ciemno. Mógłbym... ewentualnie wziąć strzelby, ale chyba aż tak mi nie zależy, żeby tutaj był 9 poziom, więc chyba wezmę jednak tego handlarza. Natomiast niekoniecznie musimy brać garść moniaków. Zobaczmy, co tutaj jeszcze ewentualnie byłoby fajnego dla skoczmo. Osłony dają plus 10 bonusu do uniku. No to jest akurat fajne. Bazowy pancerz też by się przydało. Niszczyciel. Atakowanie osłon za pomocą strzelby zawsze skutkuje ich doszczętnym zniszczeniem. No to też jest fajna opcja taka na walkę ofensywną, dlatego że przeciwnicy często korzystają, no zawsze w zasadzie korzystają z osłon, jeżeli tylko mają taką możliwość. Niszczenie tych osłon przy użyciu ataku skoczmo, no byłoby, myślę, dobrym rozwiązaniem, które by się przydało na polu walki. Ja również myślę, ja sobie to wezmę i myślę również, że powinienem pakować też punkty cech w tego typu rzeczy, jak plusy do bazowego pancerza, bo to się, kurde, przyda, jak się pojawi naprawdę silny wróg. Dobra, mamy tutaj jeszcze skitrany z tyłu save. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie z nim coś zrobić. No i niestety nie. Nie jesteśmy. Kasiarz wciąż za nisko. No, trzeba będzie tutaj ciągnąć to do góry. Oj, trzeba będzie i to mocno, jak tylko luneta osiągnie poziom. A na tą chwilę niestety, ale ponownie musimy się odbić od tematu. Więc wracamy na mapę świata. Umocniony safe z zamkiem na szyfr.
No i fajnie. Fajnie, że trzeba mieć wysoko te umiejętności, żeby móc to otwierać. Cieszy mnie to, że to nie jest tak, że sobie radośnie otwieramy wszystko z automatu. Good evening, Los Angeles. This is Mr. Manners, ready to receive your calls. We've got a caller from over on Pico. Go ahead, gentle caller. Serpent! Serpent from space! Okay. Powiem wam szczerze, że ja nie wiem do końca, co miał na myśli mówiąc Watson, czy już te południe dobrze zbadaliśmy. No bo generalnie wydaje mi się, że przeszliśmy to raczej dokładnie. Tutaj jest Long Beach, miejscówka. Dobrze, że zerknąłem na tą mapę, bo już chciałem iść na północ. Szum, odgłosy strzałów. Pomocy, Angelorium, pomocy! Przepraszam, szanowna ofiaro. Czy możesz powtórzyć? Przepraszam, drogi panie kulturo, jacyś nieproszeni goście byli na tyle nieuprzejmi, żeby wtargnąć do nas i odmawiają wyjścia bez względu na nalegania. Noszą kowbojskie kapelusze i do wszystkich strzelają. Czy moglibyśmy nauczyć ich dobrych manier? Szanowna gospodyni, zechciej nam przesłać koordynaty, a natychmiast wyślemy do was kilku egzekutorów uprzejmości. Pospie, znaczy, czekamy z niecierpliwością na wasze przybycie, dziękuję. Ledwo słyszalne przed rozłączeniem. Gincie, skurwiele, gincie. Echo 1, this is Santa Fe Base, come in. Echo 1, tu baza Santa Fe, zgłoście się. Tu Echo 1, proszę nadawać odbiór. Zgłoście się, Echo 1. Nie wiem, czy dotarł do was ostatni komunikat do manierytów, ale jesteście bardzo blisko i dotrzecie tam najprędzej. Wiem, że manieryci nie lubią, jak im wchodzimy do ogródka, ale wygląda na to, że każda sekunda jest na wagę złota, jasne? Jasne, odbiór. Przyjąłem Echo 1. Natychmiast wysyłam wam koordynaty. Ruszajcie tam bez zwłoki. Playa del Rey. No dobra. Baza Santa Fe. Bez odbioru. Echo 1, tu baza Santa Fe. Zgłoście się. Tu Echo 1, proszę nadawać odbiór. Przyjąłem, Echo 1. Mam zgłoszenie przypuszczalnego porwania. Zgłaszająca twierdzi, że widziała grupę ludzi trzymających na muszce kilku nastolatków. Przesyłam ich ostatnie znane koordynaty. Potwierdźcie odbiór. No proszę, teraz miejscówki sypią się jak z rękawa. Koordynaty potwierdzone, odbiór. Przyjąłem Echo 1. Za wszelką cenę unikajcie strat w cywilach. Nie chcemy mieć na rękach krwi dzieciaków. Baza Santa Fe bez odbioru. No dobra, w takim razie tą miejscówkę, do której dotarliśmy, będziemy musieli zostawić sobie na później, bo wpadły zlecenia, które wydają się być gorące i nie mogą czekać. Mamy grupę nastolatków, mamy temat związany z Angelorium, mamy temat związany z Playa del Rey. Tylko ja się zastanawiam, czy to są trzy odrębne tematy, czy ten temat związany z manierytami jest w Playa del Rey, bo on się pojawił zaraz po tamtym komunikacie. Jak to wygląda na zadaniach? Czy tutaj coś się pojawiło nowego? Jeżeli chodzi o zadania w toku, to nie pojawiło się chyba nic nowego. No dobra, tak czy inaczej, wydaje mi się, że chyba takim najbardziej palącym jest ten temat związany z nastolatkami. Generalnie te miejscówki są obok siebie. Nawet jeżeli mielibyśmy biec do Angelorium, to również nie jest daleko. Widzicie zbliżających się do was skórzanych drani. Okej, ich sobie darujemy, bo nie mamy tutaj za bardzo czasu w tym momencie się z nimi bawić. No dobra, jesteśmy na miejscu. To nie są moje spodnie, to nie są moje spodnie. W te spodnie ktoś nasrał, mówi skoczmo.
Na znaku widnieje napis: witamy w Oblique Bio, siedzibie wysokiej jakości błyskawicznego i niedrogiego sekwencjonowania DNA oraz pokrewnych usług dziedziny biologii molekularnej. Co ciekawe, wszystkie krążące w okolicy owady mają nietypowe ilości kończyn. No, ciekawe. Okej, już wiemy, że mamy milicję Boga. Zapiszmy sobie tutaj. Ja pierdziel. Dobra, skupmy ich atak na sobie. Mimo że moja pozycja nie jest korzystna, to podjąłem tą decyzję, żeby nie strzelali do tych dzieciaków. Rektor włącza się do walki, on ma 78 punktów życia, prawdopodobnie zerowy pancerz. No, oni się tutaj... Ja pierdziele, co to było? Typ się wydostał spod kontroli. Ja myślę, że ten szajbus będzie robił to często. No dobra. Zobaczmy, co my tutaj jesteśmy w stanie zrobić. Tutaj bez wątpienia musi polecieć jakiś zacny granat. Natomiast na teraz... Ja mam dosyć małe szanse trafienia tu kogokolwiek. Przejdźmy sobie może za osłonę. 71. Możemy próbować. No, coś tutaj weszło, ale dupy nie urwało. Luneta otrzymała spore obrażenia. Może popełniłem błąd atakując tutaj w tym momencie duct tape'em. Może lepiej było uleczyć Lunetę, która stoi najbardziej wysunięta. Bo tutaj dwóch strzelców milicji Boga będzie miało teraz kolejkę i oni prawdopodobnie skupią swój atak właśnie na niej. Okej, pierwsza w zasadzie nie strzela. Drugi też nie. No to jest akurat dla mnie dobra informacja. Tam aż prosi się, żeby poleciał jakiś granat. Okej, Raf niech sobie podejdzie może do osłony. Powalczymy tutaj chyba ostro w zwarciu. Ale raczej innej opcji nie ma. Możemy strzelać na 100%. Okej, pierwszego mamy z głowy. Brak punktów akcji, żeby strzelać dalej. Więc puszczam kolejkę. Krzyk sępa. No i ją moglibyśmy wycofać, myślę, nawet aż tutaj. Niestety już nie będzie w stanie kucnąć. Ale strzelać będzie mogła jak najbardziej. No nie, nie będzie mogła, bo ciągle zapominam o tym cholernym jednym punkcie, który nam ucieka w momencie, kiedy krzyk sępa się ruszy. Kurde, no to jest, powiem wam, ten perk to jest ból dupy. No nic, kucnę sobie. Niestety ona już nie powalczy. No i lunetka. Lunetkę trzeba będzie wycofać. Myślę, jak najdalej. Niech będzie tutaj. I może strzelać na 75%. Niestety chybia. Skoczmo może tutaj porobić robotę, się wydaje. Niech on sobie wyjdzie do osłony tutaj. I mamy w zasięgu wszystkie cele. No i to jest robota. 118-110 punktów obrażeń na 3 cele jednocześnie. Naprawdę zacnie. Okej, mamy granat. No ja myślę, że ten granat to jest dobra opcja tutaj. Patrzmy, czy stąd jestem w stanie rzucić jak najbardziej. Może zanim rzucimy, to dobrze byłoby wyjść do przodu. Żeby te ataki skupiły się w gruncie rzeczy na Big Benie. Okej, leci granat. Każdy z celów otrzymuje po 100 punktów obrażeń. Rektor wylatuje do przodu. Ertan strzela totalnie z czapy. No dobra. Wydaje się, że ten bohater nie będzie tutaj absolutnie w żadnym stopniu nam podległy. Okej, ja dla bezpieczeństwa sobie wyleczę lunetę, skoro stoję w zasadzie tuż obok. Okej, mam jeszcze 5 punktów, czyli mógłbym generalnie stąd strzelać. Spróbujmy.
Okej, trafiam na 32 punkty obrażeń. Okej, rektor, pierwszy atak na niego, 79 punktów krytycznych obrażeń i ten pada bez głowy. Okej, ja nie muszę się w zasadzie ruszać, mam dobre pole ostrzału na tego typa tutaj. Krzyk sępa. Również na 100%. Elegancko, choć tak jak mówiłem wcześniej, ten karabin, no już tutaj szału nie ma, jeżeli chodzi o obrażenia. Skupiałem się na skoczmo, teraz niestety wchodzi krytyk. Ertan wali jak oszalały, ale trafia, więc póki trafia, nie ma źle. Okej, luneta niestety nie widzi zbyt dobrze swoich celów. Zobaczmy, czy jak przejdziemy tutaj, coś się zmieni. 50%, szału nie ma, ale spróbuję. No i tak, bratobójczy ostrzał wchodzi, 44 punkty obrażeń w plecy Big Bena, co generalnie nie robi na nim wrażenia. Ale zawsze to lipa, gdy trafia się swojego. Skoczmo. Skoczmo w zasadzie odstrzeliwuje nogi tej zakonnicy. Okej, tylko on ma w tym momencie mało zdrowia. Chociaż nie wydaje mi się, żeby ta zakonnica dotrwała do momentu. No chociaż z drugiej strony chciałem powiedzieć, że nie dotrwa, żeby uderzyć na skoczmo, ale wydaje mi się, no tak, Big Ben nie dobiegnie. Musiałbym rzucić granatem, a trochę szkoda. Ewentualnie może dynamitem. 25 punktów obrażeń. No to wydaje się, że zawsze to lepsza opcja niż nie zrobić nic. No tak, czy mi... nie, wystarczy mi punktów akcji. Możemy rzucić. No i zobaczymy, czy duct tape będzie w stanie tutaj coś podziałać. Ja Big Bena wysunę jeszcze bardziej do przodu, dlatego że ewentualnie, żeby on zgarnął obrażenia, a nie skoczmo. I wszystko w rękach duct tape'a. Czy on tu będzie w stanie trafić tylko na 20%? No to ciekawe. Wydaje się, że jest piękna flanka zrobiona, ale procent w zasadzie bardzo mały. Okej. Mimo wszystko duct tape trafia elegancko i ostatni przeciwnik się rozpuszcza. My możemy sobie przeładować całą broń. Skoczmo wymaga podania apteczki, może nawet dwóch. Okej, zużyjemy jeszcze kilka tych najmniejszych. Niech będzie jeszcze jedna. Dobra, zbierzmy graty. No proszę, torba zeolitu. I o, jak mi się to podoba. To niech sobie to weźmie skoczmo. Notatki z Pisma Świętego. Okej, Uzi. Rektor zostawił sowa Minerwy. No dobra, niech będzie. Czarne spodnie i buty. I to w zasadzie tyle. Pogadajmy z tymi dzieciakami. Mało lata. Gdyby nie wy, bylibyśmy już niewolnikami Jezusa. Co wiesz o tych pastorach? Chcieli je zrobić z was niewolników? Pepe, uważają, że grzesznicy nadają się tylko do dwóch rzeczy. Mogą albo umrzeć, albo stać się niewolnikami. Nazywają ich pokutnikami, ale to zwykli niewolnicy. Ci hipokryci mają w dupie, czy ktoś z nich rzeczywiście znajdzie zbawienie. Co wiesz o tych pastorach? Sami nazywają siebie milicją Boga, ale wszyscy inni mówią na nich Pepe. W drodze do Hollywood trzeba zawsze na nich uważać. To najgorszy typ ludzi. Zabijają w imię Boga. Czemu chcecie iść do Hollywood? Bo to raj na ziemi. Oczywiście, kiedy już się tam człowiek dostanie. Zaznaczę wam je na mapie, ale promieniowanie jest teraz tak silne, że nie można się tam dostać. A gdy promieniowanie słabnie, milicja Boga ciągle poluje, blokując drogi i biorąc niewolników. Od tygodni próbuje się tam dostać z przyjaciółmi.
Mam nadzieję, że chmury wkrótce się przerzedzą. Jak silne jest promieniowanie? Dość silne. Idźcie dalej na północ, a traficie tam. Ale uważajcie, pół minuty w gorącej strefie wystarczy, żeby upiec kolację. No to już wiemy, do widzenia. Niestety nie udało się uratować wszystkich dzieciaków. Jeden zginął. Ma przy sobie trochę złomu, weźmiemy, jemu się już nie przyda. No dobra, i wydaje się, że nie ma czasu za bardzo tutaj rozglądać się po tej miejscówce. Mamy jeszcze jeden temat do ogarnięcia. Być może dwa, bo Angelorium też trzeba będzie sprawdzić. Stacja benzynowa i skrzyżowanie. Być może coś tutaj jeszcze jest, choć wątpię. Ale tak jak mówiłem, na razie nie będę sobie tutaj radośnie biegał. Trzeba ogarniać resztę meldunków, które przekazał nam Woodson. No, milicja Boga to są faktycznie pojeby. Tutaj nie ma co dyskutować. Wracamy na mapę świata. I lecimy obok. Playa del Rey. No i zobaczmy, co tu tym razem. Na dzień dobry leżą trupy. Więc idziemy powoli. Zapiszmy sobie. Możemy sobie to wziąć. No, wygląda na to, że raczej tutaj już nic nie zdziałamy. Egzekutorka uprzejmości, o to oni sobie tutaj chyba dali radę. Leży torba zeolitu albo żwirek dla kota. No, pytanie, czy oni będą zirytowani faktem, że nie przybyliśmy na pomoc o czasie. Ludzką dłoń sobie weźmiemy. Czemu nie? Okej, są apteczki. Szara zaszywana koszula. To jest tylko złom. Buty z opon. Ciekawe. No, doszło tutaj do nie lada walki. Nie są oznaczeni jako przeciwnicy. Puste opakowanie po kocim żwirku. Kurde, no. Szkoda. Kapelusz, pognieciony banknoty, które już totalnie nic nie znaczą w tym świecie. Apteczka. Dobra, czy da się tutaj z kimś gadać? Tutaj dowodzi całym tym Majdanem. Egzekutor uprzejmości z karabinem impulsowym. To okropne, wszyscy mieszkańcy wsi nie żyją. Teraz to. Nasi bracia, manieryci, zostali zmasakrowani. Ciekawe, leżą to tylko ciała egzekutorów uprzejmości, ale widzicie ślady krwi i ropy w miejscu, z którego odciągnięto ciała na południe. Zdaje się, że napastnicy posprzątali po sobie, czyżby ukrywali dowody? Ciekawe. Kolejna masakra, ale przynajmniej te ofiary były uzbrojone. Odziani w biel egzekutorzy uprzejmości manierytów leżą rozniesieni na strzępy wśród wraków porzuconych samochodów. Wszędzie jest pełno krwi, a na ścianie widzicie graffiti. Kolejna gwiazda strażników. No, wygląda jak wiadomość do nas. Ciekawe. Raczej tutaj nic nie pogadamy, ale tą torbę sobie weźmy. Egzekutor uprzejmości z karabinem impulsowym. Proszę, nie unoście broni i zidentyfikujcie się. Jesteśmy strażnikami pustkowi. Słyszeliśmy o was. Czy to wy, odpowiadacie za tę rzeź, strażnicy pustkowi? Nie. Możecie dowieść, że mówicie prawdę? Widzieliśmy wasze graffiti tutaj we wsi. Zdaje się, że złapaliśmy was na gorącym uczynku. Gorąco to ci się dopiero zrobi, dupku. Nie mamy dowodów, ale byłoby miło z waszej strony, gdybyście dali nam kredyt zaufania. Okej, spróbujmy póki co na spokojnie.
W normalnych warunkach faktycznie mielibyście rację, ale te zbrodnie są tak potworne, a dowody przeciwko wam tak mocne, że nie możemy z czystym sumieniem pozwolić wam pozostać na wolności. Ponadto nie mamy środków koniecznych, by bezpiecznie sprowadzić was do Angelorium, dlatego obawiam się, że ze względów bezpieczeństwa spada na nas smutny obowiązek zabicia was. No co ty gadasz, gościu? Co za debil? Ilu ich tu jest? 2, 4, 5? No to kiepsko to wygląda, szczerze powiedziawszy. Mają pierwsi kolejkę. No i mamy kontrolę nad naszym Ertanem pierwszy raz. Zobaczmy, co on tutaj jest w stanie zrobić. Ta broń chyba z automatu strzela serią. To są obrażenia 7 razy po 35-39. No więc tak to wygląda. Generalnie wszystkich mamy tutaj na 100%, ale RAF stoi... Więc stoi na linii strzału, więc przesunę się tutaj, bo generalnie chyba nie ma znaczenia. I spróbujmy celować w tego na końcu. Przy odrobinie szczęścia może dostanie ktoś po drodze. 235 punktów obrażeń. Kasuje tego typa jednym ruchem. Bardzo ładnie. Okej, przeciwnicy się rozbiegują. Myślę, że ja również powinienem poszukać osłony. Ale do dyspozycji mam w zasadzie tylko ten jeden samochód. No to jest dosyć kiepsko. Dobra, schowajmy się za tym. Zawsze to lepsze niż nic. I strzelajmy na 92%. 30 punktów obrażeń. Tutaj również nie ma szału, jeżeli chodzi o ten karabin energetyczny. Okej, RAF. RAF może strzelać na 100%. Pierwszy strzał wchodzi elegancko. No, przydałby się krytyk i być może tego mielibyśmy z głowy. No, krytyk nie wchodzi, ale faktycznie mamy go z głowy, więc bardzo ładnie. Krzyk Sępa może strzelać na 100%. Niech strzela, trafia. No i teraz pytanie, co zrobią ci tutaj? Czy oni będą chcieli robić flankę od tej strony? Faktycznie jest tutaj nasz symbol. No, ktoś nas wrabia. Bardzo nieładnie. Okej, Krzyk Sępa myślę, że i tak trzeba będzie przesunąć, chociaż ona mogłaby stać tutaj. Będzie miała pole ostrzału cały czas na tego typa. Dodatkowo będzie miała również osłonę. Okej, Skoczmo. Skoczmo może walić w zasadzie bez problemu, dlatego że on ma tą umiejętność związaną z tym, że nie zada obrażeń sojusznikom, nawet jeżeli ich trafi. Więc na 83% mógłby strzelać. Ewentualnie moglibyśmy się przemieścić tutaj. 100%. Dobra, ta strona jest czysta. Luneta. Okej, myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś zacnego procenta na trafienie go, ale pozycja dosyć dobra. Gdyby chcieli się przemieścić, to myślę, że luneta będzie strzelać. Ja nie będę próbował. Postawimy ją w tryb warty. Dobrze, natomiast Big Benem zaczniemy robić flankę od tej strony. I naszym zacnym nowym kolegom. No, on niestety tutaj małą ma tą mobilność. Ale myślę, że jego również moglibyśmy ustawić. Może z Big Benem dobrze, żeby poszedł? Z tej strony i tak jest dosyć duże wsparcie. Okej, ten się wychyla. Luneta się odpala. RAF pada na ziemię. No, to było do przewidzenia, bo ja tu zaspałem, jeżeli chodzi o duct tape'a. Spróbujmy go podnieść. Użyjmy do tego celu lepszy zestaw urazowy. Krzyk Sępa na 96%. Niech strzela. No i teraz trafia krytycznie. 89, bardzo ładnie.
Ja pierdziele. Jaka masakra. Okej, skoczmo też się tam wyrwał spod kontroli. Ja spróbuję lunetę przesunąć tutaj. Zobaczymy, czy będziemy mieli lepszy procent. Tylko 15, no to trochę lipa, nie? W takim razie nie będę chyba strzelał, albo zostawmy ją w trybie warty. Okej. On się wychyla, ale to generalnie nic nie daje. Okej, RAF się podnosi. Mamy krwotok. Okej, ale to nie jest jakiś wielki problem. Mamy jeszcze punkty akcji, żeby spróbować ich tutaj popodnosić. Koczmo też niech przyjmie apteczki. No dobra. I duct tape niech stanie sobie przy osłonie. RAF. Big Ben w zasadzie jest już u celu. Pytanie, na ile on jest tutaj świadomy, że za sobą ma zakapiora z wielką pałą, który za chwilę go dojedzie. Nie wiem, czy jest sens tutaj wychodzić. Gościu ma bardzo dobrą pozycję. Jak gdy wybiegnę tutaj, to raczej na pewno go nie trafię. Jest jeszcze Ertan po drodze, na którym raczej nie będę miał kontroli. Jest krzyk Sempa. Dobra, może zaryzykujmy. 34%. Okej, nie trafiam. Dobra, ale Ertan robi porządek, jak widzicie. Mimo że on ucieka spod tej kontroli bardzo często, no to jednak jest skuteczny i nie przeszkadza to aż tak bardzo. Mamy poziom. Dla krzyku Sempa, zacznijmy od tego. Tutaj nic, tutaj 7 punktów. Moglibyśmy pociągnąć dalej zaklinacza zwierząt. A może też moglibyśmy u niej uruchomić jakąś nową umiejętność? Tylko cóż ona mogłaby robić? Kim ona mogłaby być? W zasadzie to do niej nie pasuje mi nikt. To są jeszcze te umiejętności takie za znakami zapytania. No ale tutaj nic niestety nie jestem w stanie uruchomić. Cwaniak do niej nie pasuje w ogóle. Już ten Ertan cały, myślę, że mógłby mieć tego cwaniaka nawet bardziej niż tego zakapiora. Zakapior na czwórce, tu zakapior na szóstce. Ale tylko dzięki temu, że mam buffa, bo tak normalnie Big Ben też byłby na czwórce. Dobra, robimy zaklinacza zwierząt w takim razie. I tyle, pozbierajmy te graty. Okej, z tamtego trupa nic już nie mogę wyjąć. G3, ale ta G3 to jest słabiutki sprzęt, więc rozdajmy to. No, pytanie, jakie to będzie miało znaczenie w kwestii naszych relacji z panem kulturą. Bo śmiem twierdzić, że nasze relacje się spierdzielą. Okej, jest torba kociego żwirku. Tradycyjnie bierze ją Skoczmo. Ja jestem przeciążony, jeżeli chodzi o Rafa w tym momencie. Skoczmo jeszcze ma miejsce na graty, więc niech on sobie weźmie te karabiny. Tak, żeby Raf mógł tutaj w normalny sposób się przemieszczać. No dobrze. No nie poszło to wszystko tak, jak bym chciał. No ale zaatakowali pierwsi. My się broniliśmy, więc nie mieliśmy tutaj za bardzo opcji do wyboru. Przeładujmy sobie RAF. Cierpi na szok przez 155 sekund. Myślę, że to nie jest wielki problem. A my w tym miejscu się zatrzymamy. W takim razie dziękuję wam za uwagę, za wszystkie łapki w górę. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hey, hey.